Siemano, siemano! Zakolnikow TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. Mam nadzieję, że wam święta minęły bardzo fajnie. A teraz was zapraszam na kolejny, można powiedzieć, materiał, gdzie będzie pojedynek kolejnych postaci. Tym razem to będzie Harold vs. Noah, czyli pojedynek dwóch bardzo inteligentnych ludzi. Ale na sam początek przyjrzymy się Haroldowi. Harold jest to postać, która debiutowała już w pierwszym sezonie w Wyspie Totalnej Porażki, który podkochiwał się w Leszaunie i też miał niezłe potyczki z Duncanem. W pierwszym sezonie było widać, że ma wiele różnych talentów, które mu pomagały w wyzwaniach. Też był jedną z tych osób, która pomogła wygrać swojej drużynie konkurs talentów, co jest zabawne, swoim pięknym, można powiedzieć, beatboxem, którego każdego rozłożył na łopatki. To było w odcinku 5 Wyspy Totalnej Porażki, ale też trzeba wspomnieć o tym, że Harold ma też taką jedną irytującą cechę charakteru. Lubi się mocno przemądrzać, czego on to o mnie wie. Czasami to jest irytujące, aczkolwiek też jego wiedza potrafi się niejednokrotnie przydać. Zawsze coś ciekawego chłopak powie, aż się to fajnie, można powiedzieć, słucha. Ale też bywa to, że jego czasami wiedza niekoniecznie przydaje się w wyzwaniach fizycznych, na przykład w wyzwaniu z wijakiem w 4 odcinku Wyspy. Bądź też niejednokrotnie to bywało, że potem jak się ktoś na niego irytował, w szczególności Duncan, też dostawał, można powiedzieć, był kontuzjowany przez takiego Duncana, czy też był obiektem żartu przez DJ-a Jeffa oraz Duncana. Wiadomo dlaczego, ponieważ wiadomo, był taki troszeczkę też niechlujnym człowiekiem, że tam zostawia swoje różne rzeczy nie w tych miejscach, co powinien. Też dosyć śmieszny wątek z nim, taki można powiedzieć bardziej humorystyczny, który się tak obracał przeciw Haroldowi, którego było mi niestety, można powiedzieć, szkoda. A jeśli chodzi o takie bardziej większe wady, można powiedzieć, Harolda, to, że na przykład sfałszował głosy, żeby w pierwszym sezonie Courtney wyleciała z programu, na czym się, można powiedzieć, na nim karma zemściła w dosyć brutalny sposób, ponieważ Courtney go chciała potem dosłownie obić kilkanaście odcinków później, pod koniec pierwszego sezonu. Natomiast w drugim sezonie Harold, szczerze, bardzo mocno rywalizował i bardzo zacięcie z Duncanem. Było widać, że chłop się wyrobił, było widać, że tego, co się nauczył w pierwszym sezonie, przekłada na to, żeby w drugim sezonie rywalizować jak najdalej. Praktycznie dotarł bardzo, bardzo daleko. Praktycznie aż do 23 odcinka planu Totalnej Porażki. Praktycznie dotarł na sam koniec. 23-22 odcinek. Praktycznie finałowa piątka. Do finałowej piątki się to załapał, więc tutaj brawa dla Harolda, bo widać było, że chłop wie, co chce. Było widać, że stara się jak najbardziej, mimo że były dalej te psztyki Duncana, to jeden z odcinków go normalnie znokautował, za co wielki szacun dla Harolda, bo jednak były takie momenty, gdzie w mojej opinii Duncan zbytnio kozaczył do Harolda i ja się wcale mu nie dziwię, że w końcu wyrwał zęby, jak ja to lubię czasami mówić. Wyrwał zęby Duncan i się, można powiedzieć, doigrał. Aczkolwiek też były momenty, gdzie nawet mieli ze sobą sojusz, byli ze sobą nawet w pewnych momentach przyjaźni do siebie nastawieni, więc bywały fajniejsze momenty z nim, jeśli chodzi o fajniejsze momenty z tą dwójką w planie Totalnej Porażki. Natomiast trzeci sezon, Totalna Porażka w trasie, tutaj wielki, można powiedzieć, downgrade, bardzo taki wielki downgrade jego postaci. A mianowicie, o co mi chodzi z downgrade'em postaci, czyli takiej zniżki formy. Już tłumaczę. A mianowicie chodzi o to, że został szybko zmanipulowany przez Alejandro. Już praktycznie na samym początku sezonu, w trzecim odcinku, dosłownie kiedy zawalił wyzwanie, wiadomo, z Japonią, to się okazało, że Alejandro nim manipulował, że dobra, Harold powinien jeszcze odejść, bo Leszauna lubi honorowych gości i tak dalej, ten się poddał i szybko sam się praktycznie wyeliminował z programu bezpowrotnie. I potem już tylko uczestniczył w podsumowaniach i w sumie to tyle. Nie było z nim większych ciekawych wątków poza odcinkami z Hawajami, czy odcinek 24 w trasie, gdzie był oczywiście wyzwanie tam z surfingiem i tak dalej. Tam troszeczkę tam swojego czegoś tam wprowadził, ale dużo wątków z nim niestety nie było z Haroldem, a szkoda, bo dosyć ciekawa postać to była, troszeczkę zaniedbana w trzecim sezonie.
ale patrząc na to, co zrobił w drugim, moim zdaniem wykazał się na tyle, ile tylko chłopak mógł zrobić, to tyle pokazał. Taka jest moja opinia, więc tutaj Karolda w pierwszym, jak i drugim sezonie oceniam pozytywnie, w trzecim był no po prostu słaby, bo dał się Alejandro zmanipulować i szybko odpadł z programu, bo już w trzecim odcinku, no cóż, niestety bywa i tak. Natomiast Noah, oj, w pierwszym sezonie wielki pozer, taki, który narzeka i się wymądrza i często wypadł w piątym, znaczy wypadł praktycznie nie w piątym, tylko już w czwartym dosłownie odcinku, zaraz po Ibie odpadł, więc przy oczywiście wyzwaniu przy grze zbijaka odpadł, bo nie chciał oczywiście grać z drużyną, przez co jego drużyna poległa, przegrała i wszyscy go jeszcze na koniec obrzucili piankami, więc tutaj co mogę powiedzieć o Noah w pierwszym sezonie, no był bardzo niebiły, był nieuprzejmy dla każdego i dosłownie uważał swoją drużynę, cytuję, za idiotów. Mogę tak to krótko opisać. W drugim sezonie to był, można powiedzieć, że żart praktycznie się w ogóle nie pojawiał, nawiadał to się w podsumowaniach, się pojawiało z nim, na trybunach siedział, ale nic ciekawego. Trzecim za to się chłop rozwinął, już tam praktycznie od, można powiedzieć, specjalnego odcinku planu totalnej porażki, czyli wyścig celebrytów totalnej porażki powrót, było widać, że tam z Chrisem współpracował, potem ta współpraca nie wyszła i został, można powiedzieć, tak, no powiedzmy dosłownie znieważony i został znowu takim szarym chłystkiem, który uczestniczy w programie, nie? I tutaj można powiedzieć, że w trzecim sezonie Noah bardzo dobrze grał, zaprzyjaźnił się z Owenem, było widać, że chłop się stara w niektórych wyzwaniach, był mniej sarkastyczny, był mniej wredny, ale za to też miał dobrą taktykę, bo też sobie nie popuszczał, że ktoś mu chciał go wyeliminować z programu, to też można powiedzieć, że nie dało za wygraną. Na przykład nie dał się manipulować między nimi Alejandro i go dosłownie nazwał w odcinku 13, który był to odcinek, gdzie powrócił Ezekiel pod postacią zmutowaną dosłownie. Jeszcze nie do końca, jeśli zaczęła ta jego, powiedzmy, mutacja Ezekiela w 13 odcinku w całej porażki klasie. To był odcinek, gdy widzę Londyn, to wyzwaniu właśnie z Londynem. No, odpadł tylko z tego powodu, że znał zamiary Alejandro, ale zrobił jeden fałszywy, taki bardzo karygodny błąd. Powiedział o tym głośno, jakie Alejandro ma zamiary co do innych uczestników i nazwał go dosłownie śliski węgorzy. I to spowodowało, że Noah szybko odpadł dosyć z programu, ale patrząc na to, jak sobie radzi po trzecim sezonie, no to było coś po prostu pięknego. I ta przyjazd do Łedy, która się rozwijała. No, fajny wątek. Natomiast totalna porażka, wariacki wyścig. Miłość, jego pierwsza taka prawdziwa już miłość, czyli Emma, oraz kolejne, można powiedzieć, kolejny, można powiedzieć, wątek, czyli nadal rozwijanie przyjaźni pomiędzy nim a Owenem. To powiedzmy, to piękne wątki, plus jeszcze, no a ten stał się dzięki Emmie taki bardziej ludzki, taki bardziej przyjazny i miły. To było coś pięknego, aczkolwiek z miłości tracił głowę, co było taką troszeczkę jego wadą. Ale do przełknięcia, wiadomo, jak to różnie bywa w życiu. Jeden traci od razu głowę, a drugi, znaczy jeden traci z miłości głowę, że nie może się na niczym skupić, a drugi nadal zachowuje się, powiedzmy, no zwyczajnie. No, różnie ludzie reagują na różne rzeczy. Tutaj się nie czepiam, bo to jest normalna ludzka sprawa. Ale widać było, że Noah znowu się zaczyna zmieniać, coraz to bardziej na lepsze. Za to bardzo go lubię w wariackim wyścigu. To w sobie jedna z moich ulubionych postaci w wariackim wyścigu była obok Kerry i Devina i Owena i na przykład Kitty czy Emmy, czy Serperu. To były moje ulubione, można powiedzieć, postacie w wariackim wyścigu. Ale ten, podsumowując teraz, już przechodząc do głównego dania, czyli pojedynku obu tych panów. Szczerze, tutaj Harold i Noah pod względem inteligencji byliby na bardzo równym poziomie. Pod względem myślenia dosyć równy poziom. Jakby było jakieś zadanie logiczne, typowo z myśleniem, tutaj panowie mieliby bardzo łatwe zadanie, bo oni by tutaj szli łeb w łeb. Jeśli chodzi o zadania bardziej fizyczne, tutaj Noah różnie sobie z tym radził. Nie odpowiem wam, no nie było może jakiejś tragedii, ale w trzecim sezonie, ale przypomina wam sezon pierwszy i gra w zbijaka, gdzie wolał czytać książki i miał całą drużynę gdzieś, czyli no taki typowy, nie wiem, który ma wszystkich gdzieś i chce jeszcze wszystkimi dyrygować, bo tak mniej więcej wyglądał ten odcinek.
polega na tej zasadzie, dyryguje swojej drużynie, co ma robić, co robi źle, a ja nie robię nic. Tylko się przyglądam i się patrzę i mam wszystkich gdzieś i mam wszystko w nosie. Potem to się wiadomo zmieniło i tam w zadaniach fizycznych potrafił się wykazać, owszem. Więc tutaj można powiedzieć całkiem ciekawie to akurat wyglądało, nie powiem, że nie. Aczkolwiek tutaj jeśli chodzi o Noah, praktycznie wyzwania fizycznych, to fajnie by sobie nawet radził, może, ale patrząc przez pryzmat pierwszego sezonu, tak mam wrażenie, że nie do końca wszystko by sobie dawał radę. Chociaż dobra, po trzeciego sezonu dawał radę, ale różnymi skutkami. Natomiast Harold, wyzwania fizyczne różnie, ale ma większą przewagę fizyczną moim zdaniem nad Noah z tego powodu, że bez praktycznie żadnego problemu znokautował raz, że Duncana, umiał się postawić, nieźle mu niektóre zadania wychodziły i niejednokrotnie pokazywał, że ma wiele talentów, które mu pomagają w zwyciężaniu zadania, więc tutaj pod względem fizycznym, jak i pomysłowości Karol wygrywa z Noah i tutaj mogę powiedzieć, jakby doszło do finału pomiędzy jednym a drugim panem, czyli Noah i tym Haroldem, to mogę wam powiedzieć tak. Wyglądało to by mniej więcej ten, że byłoby zadanie logiczne, byłoby na równi. Byłoby zadanie fizyczne, tutaj Harold miażdży Noah bez praktycznie apelacyjnie. Chociaż wiadomo, ja wolę bardziej z charakteru Noah, bardziej Noah lubię niż Harolda, bo można powiedzieć swoimi mądrościami czasami potrafi człowieka zamęczyć w pierwszym sezonie. Potem wiadomo, trochę się to zniszczyło, aczkolwiek dawał te swoje naukowe ciekawostki, które były czasami męczące, troszeczkę może w niższej częstotliwości, ale też bywało to momentami irytujące, aczkolwiek mogę wam powiedzieć tak, jeśli chodzi o charakter, zawsze wolałem Noah, jeśli chodzi o takie dogryzanie komuś, czy radzenie sobie w zadaniach, zawsze wolałem Harolda, z jakiegoś powodu, nie wiem. Ta postać tak tyle ma swoich patentów, które chcę pokazać, że no, nie jest po prostu z tego powodu ciekawą postacią, ale tak jakby miał obiektywnie ocenić finał, gdzie głównie polega na tym, finały polegają na tym, że jest to zadanie typowo fizyczne, to tutaj bezapelacyjnie wygrywa Harold, Noah niestety tutaj przegrywa w mojej opinii, bo raczej by nie było, nigdy nie było tutaj po raz czegoś takiego, żeby dali nam zadanie typowo naukowe i raczej się tak nie stanie, no chyba, że reboot zmieni troszeczkę zasadę, aczkolwiek wątpię, bo jednak każdy będzie wolał robić klasykę, i twórcy też raczej będą chcieli, żeby otworzyć tą klasykę, tylko pokazać to na nowe czasy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to akurat będzie. A jak zobaczymy, jakby taki finał wyglądał pomiędzy tymi dwoma, no miejmy nadzieję, że kiedyś coś takiego zobaczymy. Ja raczej wątpię, ale u mnie wygrywa Harold. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że wam się film podobał. Zapraszam was do komentowania i wyrażenia opinii i ustalenia, kto według was by tutaj wygrał, czy Harold, czy Noah. Z tej strony był Zakolników, trzymajcie się i cześć, na razie.